Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Dzisiaj połączyłem ją z prognozą burzową. Z racji tego, że w dniu wczorajszym nie byłem w stanie nagrywać. Ci, co mieszkają na wschodzie w centrum, obserwują nas, to wiedzą wczoraj i w nocy mieliśmy konkretną, naprawdę konkretną ilość burz, ilość wyładowań, Ba, burze pod Warszawą były silniejsze jak w innych w nocy, jak inne burze w dzień. To jest po prostu niesamowite. Prawie 7 tysięcy wyładowań padło, ale to nie koniec, po dziś kolejny dzień z burzami, jutro też i w niedzielę też. Dopiero potem nastąpi przebudowa pola barycznego i zmieni się sytuacja pogodowa. Zrobi się trochę chłodniej, ale o tym za chwilę, najpierw kilka zdjęć, bo zdjęcie jest cała masa, wszyscy, którzy lubią te zjawiska mogli obserwować, również my, ale zacznijmy od naszej grupy na na Facebooku tutaj pani Kinga, wyładowanie pani Kingi, tutaj również chmura szelfowa, którą pani Kinga sfotografowała. Piękna zdobycz. Natomiast burze, tak naprawdę pazur, pokazały w nocy, kiedy było ich zdecydowanie najwięcej. Bardzo wolno się przemieszczały. To powodowało też, że można było na spokojnie zaobserwować je i porobić naprawdę fajne zdjęcia. Jeszcze, jakby mi się tutaj załadowały, to by było super. Widzę, że na razie jest tym kłopot, więc zrobimy tak. Generalnie ja ze swojej strony też razem z Martą obserwowaliśmy burzę wieczorem, przede wszystkim jeszcze przed zachodem słońca, wtedy mogliśmy uchwycić piękne zjawisko, ale bardzo niebezpieczne, tak zwany mikroburst, czyli nagły spadek, nagły spadek opadów deszczu, opadów gradu. Jak powstaje to zjawisko, dokładnie opowiem w oddzielnym materiale, ale wygląda to przede wszystkim tak, że kiedy tworzy nam się komórka burzowa mamy prąd wstępujący. powietrze nagrzane nagle zaczyna coraz szybciej wędrować do góry do góry do góry i, i ono ze za sobą zabiera również kondensującą się parę wodną kropelki wody, ale również też no przede wszystkim kropelki wody w pewnym momencie ilość tych kropelek i siła jaka jest potrzebna do tego, żeby je dalej wznosić do góry jest zbyt silna dla prądu wstępującego i to wszystko zaczyna spadać z góry do dołu po prostu z góry do dołu i tu jest bardzo dobrze to widoczne. Prąd wstępujący był tam dalej po lewej stronie, natomiast tu już mamy prąd wstępujący, czyli nagły spadek tego wszystkiego do dołu, nagły spadek, który potem uderza w... Grunt uderza w ziemię, i tam gdzie uderza, mamy nagłe opady deszczu, opady gradu i bardzo silny wiatr rozchodzący się we wszystkie strony. To się na to generalnie dziadkowie mówili, że obrwanie chmury to jest właśnie dosłownie obrwanie chmury. Ten film pojawi się niedługo. Oczywiście również masa wyładowań, które nam się udało zaobserwować i z którego na pewno będzie bardzo dużo materiału, jak będzie więcej czasu. Więc tak to wyglądało z naszej perspektywy, z perspektywy obserwatorów. Którzy wysyłali raporty do sieci obserwatorów BUSH Również wyglądało to pięknie. Wyglądało to magicznie. Jest bardzo dużo materiałów, naprawdę bardzo dużo materiałów. Aby wszystkie tutaj zamieścić, to potrzeba oddzielny, oddzielny odcinek. Dajcie znać, czy byście chcieli taki odcinek, w którym będziemy oglądali materiały burzowe z poprzednich dni, chociażby z raportów sieci obserwatorów burz. Jeżeli będzie zainteresowanie, to jak najbardziej będę w stanie to zrobić. Z racji tego, że pogoda jest jaka jest, ja zalecam. Zainstalowanie aplikacji Monitor Bush, która to chroni przed taką, przed zaskoczeniem burzowym, tym bardziej, że mieliśmy porażenia piorunem wczoraj w kraju. Taka sytuacja, takiej sytuacji można uniknąć, mając aplikację no -castingową. W tym wypadku ja osobiście polecam aplikację Monitor Bush. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. W tym momencie patrząc na mapę e, dynamiczną sieci obserwatorów burz widzimy, że te burze, które były nad Warszawą i kierowały się w kierunku Warmii i Mazur już opuściły nasz kraj, znajdują się nad Kaliningradem. Natomiast cały czas mamy burze tworzące układ wielokomórkowy, powoli przemierzające z, z województwa łódzkiego w kierunku Poznania. Te burze nie są silne, ponieważ mamy godziny poranne, ale punktowo tam, gdzie mamy Wbudowane komórki burzowe tam może padać mocniej, mogą się też pojawiać słabe opady gradu. To jest na razie tyle, ale tych burz oczywiście będzie przybywać, przybywać z racji tego, że nad Polską mamy bardzo chwiejne, niestabilne powietrze i to będzie powodować tworzenie się nowych zjawisk burzowych. Zobaczcie, w tym momencie mamy dosyć silne warstwy hamujące nad Polską, a burze nadal... Są, nadal trwają. Wieczorem te warstwy hamujące zaczną zanikać i będziemy mieli kolejny wysyp dosyć silnych burz, szczególnie wieczorem i szczególnie w nocy. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało jeszcze ostatniej doby wyładowania przede wszystkim na wschodzie, południu Polski. Tam orografia też zrobiła swoje, ale też właśnie w okolicach Warszawy, aglomeracji warszawskiej i na północnym wschodzie więc działo się jak najbardziej. Przyczyną tego jest te powietrze, te powietrze zwrotnikowe, które napływa za frontem ciepłym, który w tym momencie znajduje się nad Bałtykiem i kieruje się na północ. Więc w tym momencie można powiedzieć, że gorące powietrze wygrało, utrzyma się jeszcze z nami um, kilka dni. Ta konwekcja nadal będzie dzisiaj um, startować, nadal będzie występować najmniejsze szanse w Polsce w Polsce Wschodniej, aczkolwiek nie wykluczamy. Ja nie wykluczam, że coś się będzie działo. Największe szanse w Polsce Południowej Centralnej i Północnej oraz też zachodniej. Jak widzimy, tu mamy największe pasma um, zachmurzenia. Tak to wygląda. Wyszlot i opuścił nasz kraj, znajduje się na wschodzie, na Tea nad Półwyspem Skandynawskim, no i ten front atmosferyczny, który znajduje się nad Bałtykiem, a przed tym frontem atmosferycznym, właśnie te bardzo gorące powietrze. za jak ja jestem niewyspany dziś. W tym momencie mamy 1019 hektopaskali w Polsce centralnej, na północnym wschodzie 1022 hektopaskali, na południowym zachodzie 1018 hektopaskali. I MGW wydało ostrzeżenie na dzień dzisiejszy, zobaczcie, Polska podzielona przed burzami i przed upalnym powietrzem. Jeśli chodzi o upał, Polska wschodnia, jak najbardziej cała Polska wschodnia oraz województwo kujawsko-pomorskie, województwo łódzkie, krańce za wschodnie województwa wielkopolskiego, północ i centrum województwa śląskiego, północ województwa małopolskiego. Jeśli chodzi natomiast o burze, to tym razem Polska zachodnia, centralna, pomijając województwo podlaskie, województwo lubelskie, wschód województwa mazowieckiego wschód województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnym wschód województwa pod, podkarpackiego. Na pozostałym obszarze zagrożenie burzowe. Dużo modeli też właśnie wskazuje, że na wschodzie te burze dzisiaj nie będą występować, ale, albo jeśli wystąpią, to będą bardzo, bardzo słabe. Jak będzie, zobaczymy. Przede wszystkim pierwsza rzecz w dniu dzisiejszym, patrząc na modele numeryczne, w nocy sprawdził się model UM bardzo dobrze, natomiast dziś Mamy totalną rozbieżność, zobaczcie chociażby model Swiss HD 4x4, mamy godzinę 10 podczas nagrywania, on nie widzi żadnych opadów, nie widzi żadnych burz, a jak widzimy nad Polską mamy duże zachmurzenie, konwekcje i burze. Najbliżej temu dziś jest model znów UM i na tym modelu dziś będę bazował ja. Widzimy tutaj burze w okolicach Łodzi, w okolicach Gorzoła Wielkopolskiego, których tak naprawdę nie ma, ale były w okolicach Zielonej Góry. Każdy model dziś. Y czy przekłamuje to jest bardzo złe słowo, bo taka masa powietrza i izolowane komórki burzowe mogą występować praktycznie wszędzie. Trudno do końca powiedzieć, gdzie one mogą wystąpić, aczkolwiek większość modeli jest zgodna z tym, że konwekcja ruszy konkretnie po południu, po godzinie 13-14. Najpierw na południu, z racji tego, że tam orografia terenu będzie wspomagać i faworyzować te burze, które, które tutaj no. Będą miały trudniej na pozostałym obszarze z racji tych warstw hamujących, ale po godzinie 15 zrobi się totalne Eldorado i burze pojawią się również w Polsce centralnej, w Polsce zachodniej jest taka możliwość, w Polsce północnej oraz w Polsce wschodniej, ale tam szansa północno-wschodniej, ale tu szansa jest mała z racji tego, że będziemy mieli większe niedosyty wilgoci. Polska centralna wygląda obiecująco dzisiaj, aż mnie kusi tam jechać, ale zobaczymy materiału już tak mam dużo, ale no chęć jest. Zobaczymy. Wieczorem te burze nadal będą występować, ale powoli, powoli słabnąć i Zanikać. Jeśli chodzi o temperatury powietrza, to tu już modele jak najbardziej są zbliżone. Temperatury jest oczywiście łatwiej prognozować. No i widzimy dziś w godzinach popołudniowych bardzo ciepło w Polsce Centralnej od 30 do 32 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 26 do 30 stopni Celsjusza, na wybrzeżu 20 do 22 stopni Celsjusza, zakopane 16 stopni Celsjusza. Tak to wygląda. Do godzin wieczornych sytuacja się niewiele zmieni. W nocy będzie natomiast, będzie natomiast nam temperatura powolutku, powolutku spadała, bo to jest maksymalna temperatura, jeszcze lepiej. No ale tutaj podobnie to będzie wyglądało, więc polska centralna, Wolska centralna. Już zobaczymy przy temperaturze. Cyk, cyk, cyk. Zobaczmy sobie tu godzina 7, tu godzina 14, żebym nie przekłamał. 14 czyli druga PM, tak dokładnie 30 do 32 stopni Celsjusza, więc tu wygląda jak najbardziej, ok? a wieczorem temperatury powinny spadać w nocy nadal powyżej 20 stopni Celsjusza w Polsce centralnej, w województwie lubuskim, w województwie warmińsko-mazurskim, więc noc tropikalna będzie niezbyt przyjemna, aczkolwiek temperatury już powoli będą troszeczkę niższe. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to w tym wypadku w dniu dzisiejszym najmocniej powieje w Polsce wschodniej, północno-wschodniej od 30 do 35 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 20 do 30 km na godzinę. No i energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną. Ona będzie dostępna od rana, co też widać po burzach, które są, do godzin popołudniowych. No i tutaj właśnie ten północny wschód, biedny, tu tej energii będzie najmniej, więc szansa na burzę będzie najmniejsza. Najwięcej energii w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, centralnej, południowej, południowo-wschodniej. No i tak to tu wygląda. A co w kolejnych dniach? No właśnie, nim jeszcze będą kolejnych dni, to prognoza burzowa. I ode mnie już wiecie, jak to wygląda. Zerknijmy sobie na modele. Na model IMGW Oto przede wszystkim burze prognozowane praktycznie w całym kraju, jednak najmniej w Polsce wschodniej, i najwięcej w Polsce centralnej, południowej i północnej. I jak czytamy, burze lokalnie mogą występować od rana, jednak główny okres rozwoju zjawisk konwekcyjnych przewidywany jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Duża zawartość wody w słupie powietrza nieść będzie zagrożenie wystąpienia opadów deszczu do 25 mm, punktowo sumy opadów osiągać mogą do 40 mm, porywy wiatru od 70 do 80 km, niewykluczony grad od 2 do 5 cm. W nocy ten zakres burz zostanie zmniejszony, jednak największa szansa na silne burze może być od Polski Południowej po Centralną i Północną. No i tutaj najgroźniejsze zjawiska będą zanikać e, po północy. Porywy wiatru od 70 do 80 km na godzinę. początkowo w pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk, możliwe są silniejsze porywy. E, opady deszczu od 20 do 30 mm i grad od 2 do 4 cm. E, cała e, prognoza jest na stronie meteo.imgw.pl. Przechodzimy do Ob, do sieci obserwatorów burz i tutaj bardzo podobnie, a więc najmniejsza szansa na burzę na wschodzie, a największa w pasie pomarańczowym polska centralna, północna i południowo-południowo-zachodnia. Jak czytamy, w wyznaczonym obszarze średniego zagrożenia burzowego szanse na burze będą największe, a same zjawiska potencjalnie nie najsilniejsze. Najpierw pojawią się w górach i na przedgórzach, tak jak widzieliśmy wcześniej w modelu UM, następnie również w Polsce centralnej. Niewykluczony jest układ wielokomórkowy. Z burzami związane będą głównie obfite opady deszczu oraz silny wiatr, punktowo deszcz będzie długotrwały, spadnie też znaczny i średniczy cygwia, grad w przypadku klastrów, właśnie deszcz będzie długotrwały, miejscami mogą pojawić się zalania, część z burz stanie się superkomórkami, a wtedy przede wszystkim bardzo duży grad, silne porywy wiatru, zjawiska downburst i microburst. Jest też szansa na powstanie tornada. Cała prognoza na stronie obserwatorzy.info. No i na koniec polscy łowcy burz, a w przypadku polskich łowców burz, no to tutaj mamy przede wszystkim południe, centrum i północ, najmniejsze szanse na burzę na wschodzie i północnym wschodzie przede wszystkim, czyli moje kochane województwo Podlaskie. No i tutaj niestety trzeba będzie wybyć gdzieś dalej, żeby zaobserwować sobie te burze. No dobra, no i pierwszy poziom zagrożenia bardzo dużej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, co widzieliśmy też na drugiej mapie. No i przede wszystkim tutaj zagrożenie silnymi nowalnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru, no i gradem, który może osiągać średnicę do około 5% centymetrów w superkomórkach burzowych. No i tak jak wspominałem, oni też wspominają, będzie od wschodu Polski wchodziła bardziej sucha masa powietrza, stąd w drugiej części dnia szanse na rozwój komórek burzowych w tej części kraju zostaną znacząco ograniczone, więc no, dzisiaj podziałaliśmy, jutro może być, znaczy wczoraj podziałaliśmy, dzisiaj może być mniej, ale nie będziemy się poddawać. Moi drodzy, słuchajcie, była też informacja o tym wczoraj, że osoby zostały rażone piorunem. Powiem Wam tak, jest na stronie obserwatorzy.info. Umieszczam link do artykułu również pod tym filmem. Znajdziecie garść, garść informacji o tym, jak zachować się podczas burzy, gdzie szukać, szukać schronienia, jak Pomóc osobom poszkodowanym, przede wszystkim jest wytłumaczone czym jest napięcie krokowe, dlaczego to napięcie krokowe jest tak ważne, jak się zachować w czasie burzy poza zabudowaniami, jak zachować się w czasie burzy w domu, jak zabezpieczyć dobytek przed burzą, zasady bezpieczeństwa w razie zagrożenia trąbą powietrzną, jak pomóc osobie porażonej piorunem, podstawowe czynności RKO. Więc jak najbardziej zalecam też, żeby ten artykuł sobie przeczytać. Jest on naprawdę, naprawdę istotny. Ja w tym momencie kończę. Życzę Wam bezpiecznego dnia, bezpiecznego wieczora i owocnych połowów, jeżeli ktoś się zajmuje burzami. Pozdrawiam, cześć.